sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. W kalendarzu mamy poniedziałek, 20 stycznia, a na zegarach już po godzinie 17 czas, więc na sportowe podsumowanie tygodnia Radia Pońsk, na które jak co tydzień zaprasza Janusz Popłonkowski. Zespół Huragan Meble Skociński jest liderem po 4 kolejkach halowej ligi piłki nożnej rozgrywanej w hali sportowo-widowiskowej w Baboszewie. W 4 kolejce liderzy zainkasowali 6 punktów za 2 wygrane mecze. Punkt więcej zdobył zespół NextNet, który zajmuje aktualnie 4 miejsce. W grupie pościgowej znajdują się drużyny Myken, mające gorszy bilans bramkowy niż ekipa Huraganu, ale taką samą liczbę punktów, i ADL Lewandowscy z 2 oczkami straty. W klasyfikacji strzelców 3 graczy, Rafał Tyski, Błażej Sitek i Mikołaj Obremski, mają po 9 goli. Zespół ze szkoły podstawowej nr 3 w Puńsku wygrał ze szkołą podstawową nr 1 w meczu finałowym Mistrzostw Powiatu w koszykówce dziewcząt rocznika 2007 i młodsze. Podopieczne Marcina Zaborowskiego zwyciężyły pewnie, a w nagrodę reprezentować będą powiat puński w rejonowych rozgrywkach koszykarskich, które odbędą się w Mławie. Dla nas, jako ze szkoły trójki, dużo ćwiczymy koszykówki, więc było łatwość turnieju. Dla nas wygraliśmy zdecydowanie 24-2 z szkołą podstawową nr 1, więc co roku jesteśmy na podium mistrzostwach powiatu, w tym roku mistrzami. Powiedział Marcin Zaborowski, nauczyciel ze szkoły podstawowej nr 3 w Puńsku. Uczennica niepublicznej szkoły podstawowej w Nowym Radzikowie Karolina Piechna i uczennica szkoły podstawowej imienia Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Martyna Caban zostały powołane na zgrupowanie kadry Mazowsza dziewcząt w kategorii U14 w piłce nożnej. Karolina i Martyna występują w zespole LSS Legia Ladies oraz trenują w Futbol Akademii Puńsk pod okiem trenera Mateusza Pałki, którego serdecznie pozdrawiam. Po sukcesie dziewczyn chłopcy ze szkoły podstawowej nr 3 w Puńsku zostali mistrzami powiatu puńskiego w koszykówce rocznika 2007 i młodsi. W zawodach z udziałem 6 drużyn pokonali w finale ekipę szkoły podstawowej w Czerwińsku. Z mojej perspektywy to ogólnie dużo pracy zespołowej było w naszej drużynie i to dzięki temu zdobyliśmy pierwsze miejsce w tym turnieju. Moim ulubionym koszykarzem jest LeBron James. Powiedział Michał Milewski, jeden z graczy szkoły podstawowej nr 3 w Puńsku. W nagrodę zespół nauczyciela Marcina Zaborowskiego zagra w mistrzostwach rejonów. Mecze drabowe zawsze wzbudzają dodatkowe emocje, również przy stole tenisowym. W zaległym spotkaniu 4 ligi MZTS Guks Orzeł 2 Siedlin przegrał z GKS w Krausochocin 1-9. Faworyci spotkania zdobyli cenne punkty, które pozwolą im spokojnie patrzeć w tabelę pod kątem utrzymania się na tym pułapie rozgrywkowym. No wiadomo, no oczekiwaliśmy zwycięstwa, zresztą tak jak w każdym meczu na razie, tak? Jest jak jest, jesteśmy na 9 miejscu w tabeli. Nie wiem, czy teraz będziemy na 8 czy nie, no ale najważniejsze, że wygraliśmy. Fajnie byłoby jeszcze, gdybyśmy weszli do tej górnej szóstki, ale szanse to są raczej tylko matematyczne już na razie. No co, no musimy walczyć o utrzymanie, myślę, że się utrzymamy spokojnie. Nie wiem, takie 7, 8 miejsce myślę, że powinniśmy zająć. Przyznał Maciej Jar, gracz GKS w Krysochocin. Gracze z Sochocina są na 9 miejscu w tabeli ligowej, a ekipa Guks na 11 pozycji. Tegoroczne Mistrzostwa Powiatu w koszykówce należały do szkoły podstawowej nr 3 w Puńsku. Po wygranych zespołu z rocznika 2007 i młodsi zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców, triumfował również zespół chłopców rocznika 2005-2006. Kolejne miejsca zajęły placówki nr 4, 2 i 1 z Puńska. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że grało mi się świetnie, atmosfera naprawdę sięgała zenitów i wydaje mi się, że dobra gra i koleżeństwo w drużynie oraz takie porozumienie się na boisku zaważyło o tym, że zdobyliśmy pierwsze miejsce. Pierwszy mecz był najtrudniejszy. Na szczęście udało się go wygrać. Nie byliśmy jeszcze tak dobrze rozgrzani i był to pierwszy skład, który debiutował na boisku. Powiedział Dawid Szczepański, gracz zwycięskiej drużyny. Ekipa z trójki reprezentować będzie teraz powiat puński na mistrzostwach rejonów. Kolejny bardzo udany start mają ze sobą puńscy sprinterzy Mazowi Proactive Ciechanów. Sebastian Harzyński w świetnym stylu zajął drugie miejsce w meetingu w Warszawie z rekordem życiowym 6,83. Do zwycięzcy zabrakło mu tylko 0,03 sekundy. Wiktor Mateńko, również bijąc rekord życiowy wynoszący teraz 7,06, zajął 6 miejsce, a Szymon Piotrowski był 7 z wynikiem 7,13, co jest rezultatem gorszym tylko o 0,01 sekundy od życiówki. Idziemy według planu. Sławek Karzyński, tak jak deklarowałem tydzień temu, pędza się i to nie był szczyt jego możliwości. Naprawdę mocno poprawił życiówkę z 6,91 na 6,83. To już jest czołowe miejsce na listach krajowych w tym momencie. Ale w finale popsuł troszkę start z bloku. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie, że on jest w stanie złamać 6,80, może 6,77. To już będzie naprawdę wysokie miejsce w rankingu ogólnopolskim. Tak jak mówiłem tydzień temu, Sebastian nie będzie startował w Mistrzostwach Polski prawdopodobnie. No chyba, że on mnie tak zaskoczy, że nie będę miał wyboru i będę musiał go zgłosić. To nam trochę pokrzyżuje plany przygotowań do wiosny. No ale to jest taki problem bólu urodzaju, więc będziemy się martwić później. Powiedział Robert Adamski, trener Mazowi Proactive Ciechanów.
Julia Kwasiborska z MKS Bank BS Puńsk podczas meetingu w hali AWF w Warszawie wygrała rywalizację w biegu na 60 metrów w czasie 8 sekund, co jest jej rekordem życiowym wśród zawodniczek do lat 18. To kolejny udany występ sprinterki w tym roku. Oprócz niej również inni zawodnicy Puńskiego Klubu zajmowali wysokie miejsca. Adrian Małecki wygrał bieg na 300 metrów z czasem 37.50 w rywalizacji U20. Karolina Małek była druga w skoku w dal młodziczek z wynikiem 4.96, a Kacper Buczyński zajął czwarte miejsce na 60 metrów z czasem 7.95 w gronie zawodników U16. Zespół cztery koła PTS Puńsk zajął drugie miejsce w turnieju Ligi Młodzików MWZ-PS rozegranym w Mrozach. Podopieczni Łukasza Pokorskiego wygrali 3 spotkania i raz schodzili z boiska pokonani przez gospodarza zawodów, którzy ostatecznie wygrali całe zmagania. Jestem zadowolony z postawy drużyny. Cieszę się, bo dokonałem kilku zmian na pozycjach, a nie odbiło się to na naszej postawie. Chłopcy ogrywają się i zdobywają doświadczenie, które na pewno zaprocentuje na kolejnych turniejach, przyznał Łukasz Pokorski, trener siatkarzy PTS. Każda pasca kiedyś się kończy. Tenisiści stołowi Guks Orzeł Siedlin przegrali 2-8 z Pongori Artengo IKRTS Józefów w rozgrywkach drugiej ligi MZTS. Punkty dla gospodarzy zdobyli Marek Łuczaj i Marcin Krzemiński. Na pewno drużyna bardzo dobra, z wielu talentowanych zawodników, także jeżeli przegrywać, to przegrywać lepszymi, a w dniu dzisiejszym drużyna przyjezdnych była lepsza. Na pewno będziemy walczyć do ostatniej piłki i się nie poddamy. Też będziemy się starali jak najlepiej wypaść. Zostały nam 2 mecze, w których musimy zdobyć bodajże 4 punkty, żeby o tą szóstkę zawalczyć. No będziemy walczyć, a zobaczymy. Wszystko się rozegra przy stole. Powiedział Marek Łuczaj, gracz siedlińskiej ekipy. Podopieczni Dariusza Kostrzewy są aktualnie na 6. miejscu w tabeli. I na koniec, jak co tydzień, mamy kilka sportowych zapowiedzi tego tygodnia. W najbliższą sobotę w hali Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Puńsku zostanie rozegrany 3. turniej tenisa stołowego w kategorii Amator i Open, a dzień później w tym samym miejscu odbędzie się 4. edycja Puńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej Amatorów. Ponadto śledzić będziemy również kolejne zmagania lekkoatletów oraz tenisistów stołowych. Tyle w dzisiejszym sportowym podsumowaniu tygodnia Radia Puńsk. Materiały, jak zwykle, zebrała nasza redakcja sportowa w postaci Pawła Wiewiórkowskiego. Tyle na dzisiaj. Janusz Popołunkowski. Kłaniam się nisko.